Dzień dobry Państwu, Leszek Misiak. Chciałem zachęcić Państwa do przeczytania mojej najnowszej książki pod tytułem Tracimy Kościół, czyli Zawał Polski. Jest to książka szczególna, dla mnie właściwie taka najważniejsza, bo jakby spina całą moją wiedzę, całe moje doświadczenie i właściwie obejmuje wszystkie takie problemy doraźne dotyczące Polski, problemów patriotyczno-narodowych, przede wszystkim Kościoła, ale nie tylko Kościoła, bo jest tutaj też wyjaśnienie w tej książce, w jaki sposób katastrofy smoleńskiej są poruszone problemy dotyczące mediów katolickich, także mediów toruńskich. I myślę, że nowe spojrzenie na temat zabójstwa księdza Popiełuszki. Także bardzo Państwa zachęcam, to nie jest książka, która jest atakiem na Kościół, to podkreślam. Zresztą zauważył to już ksiądz Stanisław Małkowski po lekturze tej książki. Jest to książka, którą sam nazwał i ja to tak też nazywam pochyleniem się z miłością nad problemami Kościoła. Także nie jest to książka, która jest atakiem na Kościół, ale książka, która ma jakby pomóc nawet ludziom Kościoła w spojrzeniu na problemy, których być może tak jaskrawo nie widzą. A jej okładka jest dość szczególna, bo jest to biskup, który ma, stoi tyłem i ma jakby rogi z tyłu, ale tymi rogami to jest okrągły stół. Bo jest to de facto książka, co również ksiądz Małkowski zauważył, o ataku szatana na Kościół i szerzej na świat boski. Dziękuję bardzo.